Witajcie, kochani. Dzisiaj ponownie gościmy Elę. Elę, już mieliście okazję poznać w poprzednim filmiku. Ela będzie dzisiaj występować w roli eksperta. Eksperta przez doświadczenie. I to nie stricte w kwestii hadu, ale w kwestii tego, jak wygląda opieka psychiatryczna Anglii. Ponieważ wiele osób pytało mnie o to, uznałam, że zapytam osobę, która najlepiej się na tym zna, ponieważ tam mieszka, przebywa i wie, jak ta sytuacja wygląda. Także zaraz dowiemy się. Proces nie jest chyba najprostszy, bo jak wygląda to w Polsce, każdy wie. No ale co się dzieje, jeżeli zaczynam podejrzewać u siebie jakieś zaburzenia albo chorobę psychiczną? Mam wahania nastroju, mam depresję, nie wiem, co właściwie się ze mną dzieje. Pobawiłam się w autodiagnozę internetową, no i wychodzi mi, że mogę mieć HAD. No i teraz mieszkam w Anglii, co mam dalej z tym zrobić? Jeżeli chodzi o sam HAD, to zawsze idzie się na początku do lekarza ogólnego, czyli do lekarza GP pierwszego kontaktu. I on powinien skierować w praktyce, w teorii do lekarza psychiatry od razu, z przejścia. Ale najczęściej to wygląda następująco, że idziesz do lekarza pierwszego kontaktu, do lekarza GP, on cię kieruje na jakąś psychoterapię. Z psychoterapii wracasz do lekarza GP. Lekarz GP twierdzi, ok, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Wysyła cię znowu na jakąś psychoterapię, tym razem grupową. Potem przychodzisz do lekarza GP. Lekarz w końcu, jeżeli twierdzi, że nic ci nie pomaga, albo tak jak w moim przypadku pokazuje, że coś naprawdę nie gra, no to wtedy wysyła cię do lekarza psychiatry. U mnie to było coś takiego, że ja poszłam na psychoterapię, która mi w żaden sposób nie pomogła. Bo babka po prostu mnie totalnie nie słuchała, co ja do niej nie mówiłam. Ona po prostu mówiła o moim problemie, ona po prostu coś tam zapisywała, nawet na mnie nie patrzała. I mnie to bardzo denerwowało. Doszło potem do samookaleczenia i gdy następnym razem się z nią spotkałam, to ona napisała list do lekarza ogólnego, że tutaj trzeba specjalistę psychiatry od razu. I dlatego się dostałam do psychiatry. Bo tak, to był dłuższy, trochę dłuższy proces, bo sama depresja to lekarz ogólny może wypisać leki i to nie musi być psychiatra do depresji. Czyli, Depresji może być sam. ale wiesz, to jest takie dziwne, nie? No bo depresja jest chorobą psychiatryczną, czyli mówisz, że jeżeli ja mam depresję, to w tym momencie jakby nie zajmuję się mną psychiatra, który zobaczy dokładnie, czy to jest depresja reaktywna, endogenna, co się właściwie dzieje, tylko po prostu ma mi lekarz ogólny wypisać antydepresanty i wio do domu. Tak. Bo tak ogólnie też słyszałam, że jakby u was jest taka tendencja, że większość rzeczy się leczy paracetamolem albo paracetamolem. Tak w ogóle poza psychiatrią jest tak rzeczywiście? Niestety to jest bardzo denerwujące, ponieważ kiedyś było, że jakiekolwiek tam przeziębienie, to ja rozumiem paracetamol, ale potrzebujesz antybiotyku, idziesz do tego lekarza po jakiś antybiotyk, to on ci paracetamol przepisze. Potrzebuję coś przeciwbólowego? Paracetamol. Potrzebuję coś, bo złamałam nogę? Paracetamol. No, tak to jest prawda. Nie, no to jest takie dosyć właśnie dziwaczne podejście, no bo i teraz tak, no mam załóżmy ten HAD, tak? I idę do lekarza. No i jak mówisz, on mnie kieruje na psychoterapię, ale tak naprawdę HAD-u nie leczymy psychoterapią, czyli tak naprawdę mam rozumieć, że tam się odbywa takie trochę strzelanie kulami w płot. Na zasadzie może ta pani ma coś innego, pójdzie na terapię, jak nie wyjdzie, to dopiero, to jeszcze jedna terapia, To coś jeżeli jednak. takiego. Czyli No, mają coś nadzieję, takiego. że jakby terapia załatwi sprawę, obojętne co by ci nie było. No tak, ale bardziej bym powiedziała to co innego. Jeżeli naprawdę tutaj w ogóle w Anglii, jeżeli chcesz się dostać do jakiegoś lekarza specjalisty, obojętnie czy to już psychiatra, endokrynolog, czy gastrolog, czy obojętnie jaki specjalista, to musisz zrobić więcej niż jest. Czyli jeżeli idziesz do lekarza, to mówisz na przykład, że masz myśli samobójcze, umierasz, czujesz się okropnie, chyba masz HAD, masz rozwiązania, mówisz po prostu więcej niż jest, wtedy cię przekieruję do lekarza, bo faktycznie coś się dzieje. A jeżeli powiesz, że no, że tam chyba mam jakieś zmiany nastroju, to ci powiem, może nie wiem, miesiączka ci przyjdzie za niedługo, no nie wiem, takie rzeczy. Czyli Tutaj powinnam. lekarz od razu
coś od razu powiedzieć trzeba więcej, więcej, że coś się dzieje Czyli poważnego. powinnam, nie wiem, wejść i przewrócić mu biurko na przykład i walić pięściami, żeby zauważył to, ale dobra, no powiedzmy, jest to przesada, ale jeżeli masz takie, nie wiem, overreacting, tak, że jest tego za dużo, no to teraz tak, nie trafisz do szpitala w pasach od razu? Pasach nie, ja raz było coś takiego, że byłam zdenerwowana i rzucałam i wtedy pamiętam, jechałam raz do szpitala, rzucałam rzeczami i byłam zdenerwowana, miałam też myśli samobójcze, to w żadnych pasach, nic takiego, to po prostu normalnie do lekarza się jechało do szpitala, gdzie rozmawiał ze mną lekarz, następnego dnia poszłam normalnie do domu, bo lekarz nam powiedział, że jest sytuacja ustabilizowana. Gdybym została, nie wiem, jakby to było, bo nigdy nie spałam w szpitalu psychiatrycznym, nie wiem, jak tam to wygląda, byłam tylko tam kilkanaście godzin, więc tak to wyglądało, ale nie w żadnych pasach to by nie wyglądało, nikt by nie wyszedł z tego na pewno. No tak, ale tak ogólnie w sensie po jednym dniu w zasadzie cię wypisali. Tak po Tak, tym obejrzeniu cię. tak, tak, tak. Okej, okay. I dajmy na to, bo też słyszałam historię koleżanki, która właśnie no, w końcu dostała diagnozę HAD, ale mówiła, że są bardzo drodzy specjaliści. Ona akurat mówiła o psychiatrach właśnie w UK, że to są astronomiczne sumy, a że właśnie systematycznie odsyłano ją z psychoterapii na psychoterapię, twierdząc, że jej No. problemem nie jest HAD, tylko to, że kiedyś powiedziała, że w dzieciństwie miała tam trudne przeżycia i oni się tego uczepili bardziej niż jakby zmienności nastrojów. Czyli jakby mam wrażenie, że oni bardziej stawiają na terapię niż na leki. Jakbyś to No, odebrała? jak już dojdziesz, na pewno najpierw na terapię lekarz ogólny stawia. Tak jak mówię, jeżeli się dojdzie do tego psychiatry, jeżeli już się w końcu dotrze do tego psychiatry, to już jest z górki. To już masz leki, to już masz leczenie, to już masz pomoc, masz wszystko. Ale żeby się do tego dotrzeć, dojść do tego psychiatry, to jest droga przez męki. I to nie tylko z psychiatrą, z każdym lekarzem tutaj, z każdej specjalizacji. Tak jest, niestety. Z No każdej dobra, specjalizacji. czyli Musisz tak, po prostu zrobić więcej niż jest. przyjmijmy, że już mi się udało, dopchnęłam się do tego psychiatry i psychiatra zechciał mnie zobaczyć. I co się teraz dalej ze mną dzieje? Czy on się ze mną często widuje? Co jaki czas? Jak w ogóle przebiega taka terapia? To znaczy tak, lekarz widuje się z tobą raz na pół roku, na samym początku, dlatego żeby jakby dopasować ci leki, to najczęściej jest do twoich potrzeb taka pielęgniarka, taka CPN pielęgniarka, to jest pielęgniarka środowiskowa, która przychodzi do ciebie raz na tydzień albo raz na 2 tygodnie, zdarza się, kiedy jest przypadek. I ogląda, tak, patrzy, czy te leki dobrze działają, rozmawia z tobą, czy wyglądasz okej, czy nie wiem, nie masz zwolnionego tempa, czy nie potrzebujesz jakiejś zmiany z większej dawki, mniejszej dawki, innego leku. Na początku jest prób i błędów. Tutaj nie ma, no, żeby dopasować leki, to tak, tak trzeba. No, niestety nikt nie jest idealny, nikt nie trafi od razu, chyba że są tacy szczęściarze. No ja tak nie miałam. Ja To przechodziłam przez oczach. różne. Przez różne leki, i tutaj, żeby dopasować dobry lek, to właśnie jest ta babka, która przychodzi do ciebie raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, ogląda, co u ciebie słychać, rozmawia z tobą, sprawdza, jak leki działają, dopytuje coś, i ona to zaraz daje do lekarza, taki feedback do lekarza, i lekarz wtedy decyduje, tak? No to tego za mało, tego za dużo, tu odejmujemy, tu dodajemy, tu damy coś innego, tu damy zamiennik. Non stop coś się dzieje, to jest na bieżąco. Tak samo bardzo fajne jest to, że są leki za darmo, tak? To jest kolejna sprawa fajna. Wszystkie. Wszystkie leki, wystarczy mieć taką, ja tu przygotowałam taką kartę białą z NHS-u i wtedy masz leki za darmo, które są na receptę. Jakiekolwiek leki na receptę, czyli ja oprócz tego, że mam HAD, mam jeszcze inne choroby, te też mam za darmo. Wszystkie leki mam za darmo. NHS to rozumiem jest takie coś jak u nas NFZ, taki narodowy. Tak, to jest dokładnie to samo. Tak, to jest NFZ, nasz polski NFZ. No dobra, to wiemy, ale tak naprawdę no, ta pielęgniarka jest środowiskowa. Ona nie jest pielęgniarką psychiatryczną. I Nie. teraz tak, ona daje tylko feedback, czyli rozumiem, że ten lekarz dopasowuje do mnie leki, nie oglądając mnie tak właściwie już później. Nie. On ogląda raz na pół roku, chyba że coś się dzieje. Na przykład ja dzwonię, bo też taka sytuacja była kilka razy, że dzwonię do lekarza. Bo czuję, że mam depresję, tak? Że coś się zaczyna u mnie zmieniać, tak? No to dzwoni do lekarza,
Nie odbiera oczywiście mój pan doktor, tylko odbiera doktor dyżurny, tak, który jest na dyżurze, taki on duty doktor. I on ze mną rozmawia, kieruje się potem on do mojego lekarza. Mój lekarz rozmawia z nim i on do mnie odzwania, albo mój lekarz dostaje od niego wiadomość przez sekretarkę, ale nie lekarza mojego psychiatra, tylko albo przez jego sekretarkę, albo przez tego lekarza, co był na dyżurze, dostaje wiadomość zwrotną, że mam zmienić lek, że wypisał mi nowy, że mam wziąć to, że mam tego nie brać, obojętnie co to by było, nie? Okej, czyli to jednak jest, tak bym powiedziała, bardzo na okrętkę. No tak. Ale dobra, system działa, udało się spasować leki, jest się w miarę stabilnym, no dobra, układa mi się w miarę dobrze, no ale właśnie dzieje się jakaś sytuacja taka emergency, że nagle mi się pogarsza nastrój, poprawia nastrój, ewentualnie mam wrażenie, że zaraz dostanę ataku paniki albo mam lęki, no i co mam teraz zrobić, skoro nie mam kontaktu z tym lekarzem? No nie, no dzwonisz do psychiatry swojego, na swój numer tego kliniki psychiatrycznej. Tam dzwonisz, tam zawsze ktoś odbierze, do tam godziny 5 powiedzmy, zawsze ktoś odbierze i mówi, że masz lęki, potrzebujesz pomocy i tak dalej. I wtedy ta osoba, która jest na dyżurze, z tobą rozmawia i decyduje, czy dalej podać to do pana doktora, bo jest to dość poważnego i trzeba tutaj zmiany leków, czy wystarczy tylko porozmawiać i coś tutaj, nie wiem, że mam pooddychać, albo gdzieś sobie iść na spacer, czy cokolwiek takiego, jakaś rada, czy bardziej leki. Jeżeli bardziej leki, no to idzie do mojego lekarza, mój lekarz decyduje, jakie leki, co mam zmienić i wtedy tą wiadomość dostaję ja. Jeżeli to jest ciężki przypadek, no to zawsze może być powiedziane, że mogę iść do szpitala, na oddział dzienny, że mogę przyjść do lekarza po leki, jeżeli one nie pomogą, to on dzwoni na pogotowie. Więc tutaj tak to wygląda, nie? Czyli to jest tak, że dostajesz informację, powiedzmy, no zgłosiłam, że czuję się źle. Ten asystent stwierdził, że jednak pójście na spacer w przypadku ataku paniki, chadu i tak dalej mi nie pomoże. No. Więc ewentualnie poszłam na spacer, dzwonię drugi raz, mówię, nie, proszę pani, to nie działa. No i dobrze, okej. I jak szybko dostanę informację zwrotną od mojego psychiatry, co mam modyfikować w lekach? Dzieje się to jakoś w miarę szybko? Czasem tego samego dnia, czasem na drugi dzień. Niestety to nie jest bardzo szybko. Nie, no to w sumie nie jest najgorzej, jak to jest jeden dzień. A powiedz, generalnie pomiędzy, powiedzmy, tą, nie wiem, piątą, czy coś, tak jak przestaje ta klinika działać, to jest jakiś emergency numer taki, w razie czego, czy to szpital, czy co wtedy? Jest taki zespół, taki team, który właśnie osobno, każda osoba, która jest chora, choruje, ma ten numer gdzieś u siebie zapisany albo gdzieś na kartce, dostaje go i zawsze każdy, nawet od psychiatry jest ten zespół cały psychiatryczny, też tam jest napisany zawsze numer na końcu. Więc tutaj gdyby coś się działo, to wtedy dzwoni się pod ten numer i oni robią dokładnie to samo, czyli ze mną rozmawiają, podają dalej i wtedy jeżeli potrzebuję to naprawdę natychmiast, tak, bo potrzebuję, nie wiem, diazepamu, tak, bo mam takie zdenerwowanie, taki, nie wiem, wybuch emocji i tak dalej, że nie daję sobie rady i potrzebuję diazepamu na już, to oni są w stanie mi załatwić do godziny receptę, jeżeli to jest naprawdę nagłe, potrzebuję to zaraz. Jeżeli to jest jeszcze szybciej, no to muszę jechać na pogotowie, nie? Okej, to jest w ramach cały czas NFZ-u, wszystko jakby Tak, działa. tak, tak, tak. Okej, a powiedz mi po szpitali. No rozumiem, że można jechać do szpitala właśnie, a jeżeli to jest psychiatryczna sprawa, to przyjmujecie szpital ogólny, czy jedziesz do jakiejś kliniki psychiatrycznej, czy specjalny oddział? To znaczy właśnie, tu jest tak, w Birmingham, gdzie jestem, są jakby trzy takie szpitale, takie dzielnicowe, takie dla wszystkich. I ja właśnie, gdy dzwoniłam na pogotowie, wtedy, gdy miałam taki gorszy dzień, gdy właśnie nie chciałam jechać do szpitala, bo potrzebowałam już szpitala, bo to już było źle ze mną, to wtedy przyjechało do mnie pogotowie. Stwierdzili, że po prostu, no, że dobra, że nawet oni nawet nie stwierdzili, że muszę jechać do szpitala, oni mnie zapytali, czy ja potrzebuję jechać. Ja powiedziałam, że tak, potrzebuję. Okej, dobra. Oni mi więcej pytań nawet nie zadawali, że ktoś tam nie rozgryzali, a co mi jest, nie bawili się w psychiatrę, tylko pytali się, czy mam jechać, czy chcę jechać. Ja powiedziałam, że tak, chcę jechać. Usiadłem do karetki i jechaliśmy. Jechaliśmy do szpitala, które nie jest stricte
psychiatryczny. Tam jest oddział psychiatryczny, tak? Ale to jest po prostu szpital taki jak każdy inny normalny. To jest po prostu oddział psychiatryczny. To nie jest jakiś stricte zamknięty szpital z kratami. Nie, nie. Normalny oddział psychiatry, tylko tam jest i tyle, nie? Okej, okay, oddziały dzienne też macie? Takie jak, że na przykład chodzi się codziennie tam do 14 i tak dalej, czy tylko pobyty stałe w szpitalach? Na oddziale psychiatrycznym nie wiem. Mamy coś takiego jak walking center i to jest do godziny 16, ale nie wiem, czy na oddziale psychiatrycznym też. Na innych oddziałach są, ale czy na psychiatrycznym nie wiem. Nie wiem, nie powiem ci tego. Dobra. Czyli macie mniej więcej, a ile czasu tak średnio trzymają w szpitalach? Wiesz, może po znajomych czy się nie orientujesz w W szpitalach psychiatrycznych. psychiatrycznych, tak? Ile? Nie mam pojęcia. No ja Nie generalnie. trzymali krótko, mnie trzymali jeden dzień, znaczy prawie jeden dzień, kilkanaście godzin. No to tak, to taka powiedzmy w miarę szybka diagnostyka brzmi, że jakby nie przetrzymują ludzi bez potrzeby. A No nie, powiedz, nie. zmieniło się coś jakby po COVID-zie w takim systemie, o ile ci wiadomo? Czy jest więcej jakby Bardzo. online'owych rzeczy teraz? O, może w tą To, stronę. tak, jest, jest. Znaczy, wcześniej i teraz i tak to zostało dalej takie same, to, że dzwoni się do lekarza i odbiera ten lekarz on duty, czyli ten na dyżurze, który podaje dalej informacje do tego lekarza psychiatry. To dalej jest tak samo. Ale ze spotkaniami, na przykład w czasie COVID-u były po prostu takie cyrki czasem, że zamiast iść do psychiatry, to spotykałaś się na wideokonferencji z psychiatrą. Nawet przez telefon nie, po prostu on cię musiał widzieć na tej kamerze, tak? Musiał cię są rozmawiać i widzieć na kamerze. To nie było tylko telefon, że zadzwonił. Ja nawet do tego stopnia, że już potem, jak po tym COVID-zie było, to ja dostałam list, bo ja się dostaję list, że tam, nie wiem, jest spotkanie z lekarzem za, nie wiem, 27 stycznia na przykład, tak? I był ten 27 stycznia i ja siedzę w domu, bo już tak przyzwyczajona do tego, że to będzie w domu spotkanie, a lekarz do mnie dzwoni, ja mówię, kurczę, bez kamery do mnie dzwoni, lekarz dzwoni, gdzie ja jestem? Ja mówię, no jak, no, w domu, gdzie? Mieliśmy się spotkać, ja mówię, no tak, wiem, czekam na telefon, nie na telefon, normalnie. No bo to po prostu już było Skończmy. takie zawirowanie, już nie wiedziałam kiedy, co i jak, kiedy mam online, kiedy mam offline, kiedy takie, było to takie troszkę, w COVID-zie było tylko online wszystko, nawet szpitale, powiem szczerze, były takie, tak przepełnione, bo ludzie wtedy wszyscy chyba dzwonili, żeby dodzwonić do szpitala, to chyba czekało nie wiadomo jak długo na telefonie, na takim nie 999, tylko te 111 takie. Pogotowie też, ale pogotowie telefoniczne. Taka porada, teleporada, coś takiego. Tam się czekało no, godzinami, żeby ktoś odebrał telefon. To było po prostu No, czyli taką masakra. teleporadę jakby też macie, że można zadzwonić, dopytać o coś. Tak. No to w sumie teraz rozumiem, znowu jest tak, że jakieś wizyty są bardziej offline niż online. Teraz tak, tak jak mówię, w tym przejściu było tak, że ja już nie wiedziałam, co mam zrobić, czy jest offline, czy online. Już nie wiedziałam, kiedy to się skończyło, a kiedy się zaczęło te offline znowu. No tak, to u nas też były takie bałagany. No dobrze, to myślę, że mniej więcej mamy to jakoś zarysowane. A właśnie, jak psychoterapia u Was wygląda? Kieruje na to, tak w sensie, jak już jesteś u tego psychiatry, to kieruje Cię, rozumiem, już on na jakąś potencjalnie terapię zaburzeń. Jak to wygląda w kwestii borderline Tak, jeszcze? psychiatra. Już psychiatra kieruje, nawet jestem teraz skierowana na psychoterapię grupową, ale minęły 4 miesiące, jeszcze jestem w kolejce, bo na to się czeka. Na terapię niestety, ale się czeka długo. Ostatnio, jak miałam taką typową chadową grupę, to była grupowa terapia, to chyba czekałam pół roku na nią, żeby w ogóle się ona zaczęła, żeby ta grupa się jakoś złożyła, bo tam było 10 osób, 11 osób, jakoś tak. Więc zanim ta grupa się utworzyła, to minęło pół roku. Teraz, no tak mówię, czekam 3-4 miesiące, na razie nic. Więc nie wiem, jak to będzie wyglądało z terapią, a mam mieć sprawę borderline właśnie też. No bo to nie tylko lekarz wtedy kieruje, tylko na HAT, ale na przykład gdy lekarz pisał, że mam borderline też, no to oczywiście też, tym też się zajmuję. Jeżeli potrzebuję psychoterapii na borderline, to też kieruję na borderline, nie? Na A terapię. borderline ci diagnozował psychiatra, czy chodziłaś do jakichś psychologów, tak jak u nas Nie, klinicznie? psychiatra. Ja po prostu powiedziałam psychiatrze, przyszłam do niego po prostu z listą tego, co mi dolega, jak to wygląda, jakie mam objawy.
z przykładami podam mu przykład do każdego objawu, że robię to, a robię to tamto, a to tak. I lekarz mówi, okej, dobra, borderline, okej. W takiej zasadzie nie miałem nawet testu, nie musiałam mieć żadnego nic. Po prostu stwierdził, że jak to zobaczył i ze mną rozmawiał troszkę, to stwierdził, że okej, że mam rację, nie? A tutaj tak jest z lekarzami. Teraz już tak odchodzę troszkę od psychiatry. Ja tak miałam z endokrynologiem, który mi nie chciał uznać Hashimoto, bo tutaj Hashimoto to nie jest choroba, tak? Po pierwsze. Tutaj jak ktoś mówi, że ma Hashimoto, to ludzie mówią, co? Co to jest? Lekarze. I endokrynolog, ja mówię, że mam Hashimoto, on mówi, że no to nic takiego, jak nic takiego, no mam Hashimoto, nie? A to proszę, żeby sprawdził mi badaniem krwi. No i też tak wyszło, że te badanie krwi jakoś tam nie było zrobione. W końcu ja pojechałam do Polski, zrobiłam to w Polsce, przyjechałam z papierami przetłumaczonymi do niego, dałam mu na biureczko i on powiedział, okej, to wpisujemy Hashimoto. Bez żadnych testów. Więc to też tak było z tym psychiatrą, że ja mu po prostu powiedziałam, że czuję się tak i tak i tak, mam to, 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 to i on to po prostu wpisał. I na takiej zasadzie. No, ciekawa zasada. A na psychoterapię indywidualną, rozumiem, też się długo czeka. Na indywidualną ja nie czekałam, bo to mnie skierował, bo wtedy, kiedy byłam ja na terapii indywidualnej, to skierowała mnie moja lekarka ogólna. Ona mnie skierowała. Jeszcze wtedy z psychiatrą nie miałam do czynienia, bo to było te pierwsze styczność w ogóle z lekarzem, wtedy jak przyjechałam do Anglii. I wtedy lekarka moja ogólna mi dała leki na depresję i skierowała mnie właśnie na psychoterapię. Aha, to Tak było, to było. no tak, to była ta jeszcze przedpsychiatryczność. Tak. No dobrze, to myślę, że jakiś obraz mamy. Jeżeli byście mieli pytania jeszcze jakieś, to wpisujcie w komentarzach, ja je spróbuję Eli przekazać, albo Ela tutaj będzie zerkała swoim czujnym okiem, żeby w razie czego coś wam jeszcze podpowiedzieć. Dziękuję ci bardzo, Elu, Dziękuję. za twoją wypowiedź tutaj. Myślę, że to nieco przybliży obraz. Też możecie sobie dzięki temu porównać, jak jest w Polsce, jak jest gdzie indziej, że nie zawsze trawa jest taka zielona, że tak powiem, gdzie indziej. To się może tylko tak wydawać, że jest bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma. Także jeszcze raz dzięki wielkie, kochana, i wam też dziękuję. Trzymajcie się, wszyscy. Pa!